rosyjska sieć i polski koncern. Od kogo Orlen kupił stację na Węgrzech? Mówi się też o firmie MOL, że rosyjski kapitał. Nie znaleźliśmy w firmie MOL rosyjskiego kapitału. MOL był tutaj pośrednikiem tylko? W pewnym sensie tak. Czy Polska rzeczywiście zrobiła na fuzji dobry interes? Uzyskaliśmy cenę taką, która jest dla nas ceną zadowalającą. Orlen otrzymał 4 miliardy 900 milionów złotych. Za aktywa warte 9 miliardów 300 milionów? Tak to wygląda. Taki biznes. Jak Orlen prowadził negocjacje? Do aktywów Lotosu nie ustawiały się kolejki chętnych firm. Byli inni chętni na kupienie części Lotosu, ale Orlen nigdy nie wysłuchał nawet ich oferty. Jak to? Ta transakcja została przygotowana wzorcowo, modelowo. Kwiecień 2023 roku. Po wielu miesiącach udaje nam się umówić na spotkanie z człowiekiem, który zna od środka kulisy połączenia Orlenu z Lotosem. Mężczyzna zgodził się opowiedzieć nam, jak Orlen negocjował poszczególne umowy zawierane w ramach fuzji. Nie możemy upublicznić ani jego wyglądu, ani głosu. Nasz informator zgodził się jednak na to, żebyśmy pokazali wiadomości, jakie między sobą wymienialiśmy. Orlen mógł dostać za Lotos dużo więcej niż to, co wynegocjował. Co masz na myśli? By jednak zrozumieć wagę i kontekst przekazanych nam informacji, musimy na chwilę zatrzymać się przy samym połączeniu i poznać jego podstawowe warunki. W skrócie, fuzja, do której tak parł Daniel Obajtek i rząd PiS, obu polskich firm w całości, stworzyłaby absolutnego monopolistę na rynku paliw nad Wisłą, a na monopol nie zgodziłaby się Komisja Europejska. By doprowadzić do połączenia, Orlen zaproponował więc Brukseli, że część majątku przejmowanego Lotosu sprzeda. I tak, klejnot gdańskiej spółki, czyli część rafinerii gdańskiej, trafił do saudyjskiej firmy Saudi Aramco. Część obejmująca produkcję asfaltu i 9 terminali paliwowych nabyła polska prywatna spółka Unimot. Część związaną z biopaliwami kupiła międzynarodowa spółka Rossi Biofuel, a 417 stacji benzynowych Lotosu Orlen sprzedał węgierskiemu MOL-owi, kupując od niego równocześnie stacje na Węgrzech i Słowacji. I to właśnie od transakcji z MOL-em zaczniemy. W marcu tego roku pojechaliśmy na Węgry zobaczyć kupione przez polską firmę stacje. Chociaż już na pierwszy rzut oka widać, że większość z nich przeszła niedawno błyskawiczną zmianę znaku firmowego, pod Budapesztem bez problemu znajdujemy taką, na której widać jeszcze ślady poprzedniego właściciela. Przywiązane sznurkiem plastikowe plandeki starają się ukryć poprzednią nazwę. W jednym miejscu jednak zasłonięto jedynie napis, pozostawiając charakterystyczne elementy graficzne Łukoila. Zapytaliśmy o to obsługę stacji. This is the Lukoil. Oh. Yes. So it was Lukoil? Yeah. And now it's Orlen. Yes. Okay. And what has changed? Nothing. Nothing changed? Nothing. Okay. Only the name. Only the name changed. Na Węgry zaraz wrócimy. Teraz jednak należy się Państwu krótkie wyjaśnienie. Czyje stacje kupił Orlen na Węgrzech? To, co powiada Orlen, czy jakim mówimy o faktach? Skąd to wahanie Andrzeja Kublika, który od ponad 30 lat w Gazecie Wyborczej opisuje najbardziej skomplikowane procesy gospodarcze? Stąd. Zarówno Orlen, jak i Daniel Obajtek od samego ogłoszenia warunków fuzji z Lotosem podkreślali, że choć sprzedają MOL-owi ponad 400 stacji Lotosu, to równocześnie kupują od Węgrów blisko 200 nowych. 150 stacji na Węgrzech, ponad 40 stacji na Słowacji. W triumfalnych przekazach starano się przemilczeć jednak szczegóły tego, co i od kogo ludzie Orlenu właściwie kupili. Kupili spółkę, do której należała sieć 79 stacji benzynowych na Węgrzech od MOL-a, ale MOL tuż przed tą transakcją odkupił je od poprzedniego właściciela, tę spółkę. Czyli co, MOL był tutaj pośrednikiem tylko? W pewnym sensie tak. Z
Spółka ze stacjami, którą kupił Orlen, choć obecnie nazywa się Norbenz, jeszcze do niedawna działała pod nazwą Łukoil. Oczywiście wszystkie stacje prowadziła pod tą słynną rosyjską marką. Na zdjęciach z map satelitarnych widać, jak na początku tego roku znajdujące się na Węgrzech Łukoile zamieniały się w Orleny. Co ciekawe, MOL ogłosił zakup tej spółki kilkadziesiąt minut przed tym momentem, czyli przed podpisaniem umowy przedwstępnej z Orlenem w styczniu 2022 roku. Jak w szczegółach wyglądała ta transakcja, zaraz wyjaśnimy. Na razie posłuchajmy Daniela Obajtka z tego samego dnia. Nie chciałbym do tego procesu dolewać strachów na lachów, gdzieś tam w tyle Rosjan, bo proszę państwa, to nie ma nic wspólnego z nimi. To nie ma nic wspólnego z nimi, wręcz na odwrót. Gdzie tu Rosjanie? Czy rzeczywiście nie ma to nic wspólnego z Rosjanami? Z dokumentów węgierskiego rejestru spółek wyłania się taki obraz. W 2003 roku rosyjski Łukoil założył na Węgrzech spółkę ze stacjami benzynowymi. 11 lat później sprzedał ją, a firma zmieniła nazwę. I to właśnie tę spółkę kupił MOL i jeszcze tego samego dnia sprzedał ją Orlenowi. W rejestrze widać, że MOL nawet nie wprowadził do spółki swoich pracowników. Przedstawiciele Orlenu bezpośrednio zastąpili ludzi poprzednich właścicieli, Rosjanina i Węgra. Kim są ci właściciele? Rosjanin Lev Tolkaczew to bardzo tajemnicza postać. Choć biznesmen de facto przejął kontrolę nad całą siecią Łukoila na Węgrzech i Słowacji, w internecie próżno szukać jego zdjęcia lub jakiejkolwiek bliższej informacji. Jedyne co wiadomo, to że jako swoje oficjalne miejsce zamieszkania ten obracający milionami dolarów mężczyzna podaje mieszkanie w tym moskiewskim bloku. Jeszcze ciekawszą postacią jest jego wspólnik, Węgier Imre Fazakas. Wiadomo, że studia kończył w Lwowie, a później wyjechał na kilka lat do Moskwy, gdzie zaczął działać w branży paliwowej. Węgier odegrał też jedną z kluczowych ról w gigantycznym skandalu korupcyjnym z rafinerią w tle. O co chodzi? Bohaterami tej historii byli chorwacki premier i prezes MOL-a i wyglądało to tak. W 2011 roku były premier Chorwacji został oskarżony o przyjęcie 10 milionów euro łapówki za przekazanie MOL-owi prawa do zarządzania chorwacką państwową rafinerią. Kwotę ówczesny premier i prezes MOL-a ustalili w tym momencie, w czasie kolacji, pisząc ją na kartkach, chwilę po tym, jak obaj wyjęli baterie ze swoich telefonów. Wszystko zostało uwiecznione na ukrytej w restauracji kamerze. Jaki związek ma z tym Fazakas? Łapówka, przypomnijmy, 10 milionów euro, została przelana z Węgier przez konta jego firm. Proces i jego kulisy relacjonowała wówczas dziennikarka Marina Barukcić. Fazakas był pierwszym ogniwem, przez które przeszły pieniądze. To przez jego firmy łapówka trafiała z Węgier do Szwajcarii w dwóch transzach po 5 milionów euro. Ostatecznie, po wielu latach procesów, były premier i prezes MOL-a zostali prawomocnie skazani, a rolę Fazakasa w przekazaniu łapówki potwierdziły trzy różne składy sędziowskie. Chorwacja do dziś stara się o odzyskanie kontroli nad swoją największą firmą paliwowo-energetyczną. Na marginesie. Skazany prezes MOL-a kieruje węgierską spółką do dzisiaj. Chorwaci ścigają go europejskim nakazem aresztowania. I to prawdopodobnie dlatego prezesa na podpisaniu umowy z Orlenem w Warszawie nie było. Gdyby do Polski przyleciał, zostałby aresztowany na lotnisku. Wracamy na Węgry. W jednym z budapeszteńskich parków spotykamy się z Tamasem Pletserem, analitykiem giełdowym rynku ropy i gazu. Chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej na temat kupionych przez Orlen stacji. To są mieszane aktywa. Większość to dyskontowe stacje z relatywnie niskimi obrotami. Są wśród nich i takie zlokalizowane przy autostradach, ale większość to małe stacje na uboczu, więc to na pewno nie są obiekty premium. Zastanawiała nas jeszcze jedna kwestia. Spotkana na stacji pracownica wspomniała, że w kwestii funkcjonowania stacji nic się nie zmieniło. Nothing. Nothing changed? Nothing. Okay. Only the name. Only the name changed. Czy to oznacza, że stacje będą nadal zasilane paliwem z rafinerii MOL-a? Jeśli tak, to to z kolei oznacza, że polskie stacje będą de facto sprzedawały rosyjską ropę. Dlaczego?
bo obecnie blisko 2/3 ropy przerabianej przez rafinerię węgierskiego monopolisty pochodzi z Rosji. Oczywiście teoretycznie Orlen mógłby wozić do swoich stacji paliwo z Polski lub Czech. Teoretycznie. To jest zdecydowanie za drogie, by transportować paliwa z Polski na Węgry. To, co zwykle w takich wypadkach się dzieje, to podpisanie między firmami umowy typu swap. Polega ona na tym, że Orlen uzgodni z MOL-em, że będzie zaopatrywał stację MOL-a w Polsce, a w zamian MOL będzie dostarczał paliwo na węgierskie stacje Orlenu. W ten sposób obie firmy zaoszczędzą na logistyce. To, że tak właśnie będzie, potwierdziła Komisja Europejska w jednym ze swoich dokumentów wydanych przy okazji fuzji. Umowa przewiduje, że Orlen dostarczy paliwa do sprzedawanych stacji Lotosu, podczas gdy MOL związany jest umową o minimalnych dostawach dla Orlenu. Pośrednio potwierdził to zresztą sam Daniel Obajtek. Nabywca ma korzystać z rynku hurtowego naszych paliw, czyli do tych stacji mamy długoterminowe umowy. Teraz możemy przejść do drugiej transakcji. Sprzedaży spółki wytwarzającej asfalt wraz z 9 terminalami paliwowymi. Wszyscy odsapnęliśmy, że udało się już tą transakcję zamknąć. Kupcem była polska, prywatna spółka Unimot, która majątku dorobiła się na imporcie rosyjskich paliw z Białorusi. Tak jej prezes i właściciel podsumował w kwietniu sfinalizowanie transakcji z Orlenem. Złapaliśmy duże ciastko, bym tak to powiedział. Dzięki wykupieniu części majątku Lotosu Unimot z dnia na dzień został trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim na rynku sprzedaży asfaltu w Polsce. Awans był równie błyskawiczny, co tani. Dlaczego? Tylko z danych z Krajowego Rejestru Sądowego widać, że sam kapitał zakładowy przejętej spółki wynosił 679 milionów złotych. Jej wartość mogła być jeszcze większa. Unimot natomiast póki co zapłacił za nią 366 milionów. Przypomnijmy, to kwota za całą spółkę wytwarzającą asfalt, tak zwane aktywa asfaltowe oraz dodatkowo 9 terminali paliwowych. Sam asfalt był warty więcej niż otrzymana kwota, bo asfalt był wyceniony we wrześniu ubiegłego roku na 457 milionów złotych. O szczegóły tej transakcji zapytaliśmy doktora Dariusza Wieczorka z Katedry Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowiec od wielu miesięcy analizuje proces fuzji i umowy z nim związane. Napisał również opinię sądową dla kwestionujących fuzję byłych mniejszościowych akcjonariuszy Lotosu. Ewidentnie Unimot zrobił dobry interes. Myślę, że tutaj mogła być sytuacja taka sama jak z Saudi Aramco, że po prostu widząc, że po drugiej stronie jest sprzedający bardzo zdeterminowany, żeby sprzedać, Unimot mógł bardzo twardo negocjować i po prostu Orlen, żeby tylko to wszystko już mieć za sobą, zgodził się na sprzedaż na takich, a nie innych warunkach. Dlaczego Orlen zgodził się na takie warunki? Daniel Obajtek niejednokrotnie twierdził, że niskie kwoty, jakie uzyskał, są wynikiem małego zainteresowania inwestorów i nieatrakcyjności sprzedawanego Lotosu. Do aktywów Lotosu nie ustawiały się kolejki chętnych firm. Myśmy wysłali ponad 30 ofert do międzynarodowych firm na świecie. Nie było w tym zakresie, panie redaktorze, kolejek. Czy rzeczywiście tak było? Teraz możemy wrócić do naszego informatora. Byli inni chętni na kupienie części Lotosu, ale Orlen nigdy nie wysłuchał nawet ich oferty. Jak to? Normalnie. Powiedział, że nie jest zainteresowany negocjacjami. A kto był chętny? Global Oil. Sprawdź ich sobie. Grube ryby. Global Oil Management Group to amerykańska korporacja należąca do multimiliardera Harry'ego Sargenta. W czasie wojny w Iraku firma była największym dostawcą paliwa lotniczego dla wojsk amerykańskich. W swoim portfolio posiada też rafinerie, terminale paliwowe, flotę tankowców, spółki wytwarzające, transportujące i magazynujące asfalt, a nawet kopalnie litu. Wysłaliśmy do Global Oil całą listę pytań. Czy rzeczywiście byli zainteresowani kupnem części Lotosu? Czy prowadzili negocjacje? A jeśli tak, to kiedy, z kim, na jakim etapie zostały one zakończone i z jakiego powodu? Oto cała ich odpowiedź. Polska jest dla nas interesującym rynkiem i byliśmy bardzo zainteresowani udziałem w procesie sprzedaży aktywów Lotosu, ale niestety nie mieliśmy możliwości złożenia oficjalnej oferty, ponieważ odmówiono nam przystąpienia do negocjacji.
Czy ty rozumiesz, że z Amerykanami nawet nikt z Orlenu czy Lotosu nie pogadał? Żadnego spotkania, rozmowy telefonicznej czy chociażby głupiego maila. Nic. Spuścili to na bank PKO S.A. Kazali przekazać, że sorry, ale nie. I koniec. Jak to możliwe, że Orlen najpierw wystawił na sprzedaż część Lotosu, a później nie chciał usłyszeć, ile ktoś chce za nią dać? Jak wyglądały rozmowy z Amerykanami? O to pytamy dalej naszego informatora, znającego od środka kulisy transakcji. Pod koniec lutego 2021 roku do PKO S.A. zgłosili się Amerykanie. Usłyszeli gdzieś o fuzji i chcieli kupić część Lotosu, ale po kilku dniach dostali od nas odpowiedź, że Orlen nie jest zainteresowany podjęciem negocjacji. Dlaczego? Oficjalnie? Bo było już za późno, a proces fuzji już był na zbyt zaawansowanym etapie. Jak to za późno? W lutym już wszystko było dogadane z Unimotem? Nie wiem, co Orlen miał dogadane z Unimotem. Oficjalnie jeszcze w listopadzie 2020 roku PKO szukało nabywcy na asfalt, czyli teoretycznie kupca jeszcze nie było. Była nawet taka specjalna prezentacja zrobiona, pokazująca te asety na sprzedaż. To był listopad, a raptem w lutym już było za późno, żeby chociaż wysłuchać ofertę. Są dwie opcje. Albo Obajtek tak parł do tej fuzji, że zgodził się na cokolwiek, co mu rzucili. Albo? Albo całe to szukanie nabywców na terminale i asfalt to była jedna wielka ściema. A kto kupi i za ile, to było już dogadane wcześniej. To był normalny proces ofertowy, ceny, wyceny, wszystko po kolei, był bardzo przejrzysty. Podsumujmy. W lipcu 2020 roku Komisja Europejska określiła, który majątek Lotosu musi zostać sprzedany, żeby zgodziła się na fuzję. W listopadzie pracownicy Państwowego Banku PKO S.A. na zlecenie Orlenu rozsyłali oferty i szukali kupca na sprzedawane części gdańskiej spółki. W lutym 2021 roku, czyli ledwie 3 miesiące później, do PKO zgłasza się chętny na aktywa asfaltowe i pyta o warunki. W odpowiedzi słyszy, że Orlen nie jest zainteresowany jakimikolwiek negocjacjami, bo już wszystko jest ustalone. Dodajmy, przed wstępną umowę na aktywa asfaltowe Orlen z Unimotem oficjalnie podpisze dopiero prawie rok później. Ostateczną, po perturbacjach i 4-miesięcznym opóźnieniu, podpisano w kwietniu 2023 roku. Gdyby się okazało, że na te aktywa asfaltowe, które kupił Unimot, był inny chętny, ale nie dopuszczono go nawet do negocjacji, to jest standardowa praktyka rynkowa tego, jak się prowadzi negocjacje biznesowe, jak chce się coś sprzedać? No jak się chce bardzo coś sprzedać komuś. A, no po prostu. Jeżeli coś takiego miało miejsce, no to jest to oczywiście karygodne, jest to ewidentne działanie na szkodę spółki. Podsumujmy dotychczasowe ustalenia. Orlen, choć formalnie stację kupił od MOL-a, to de facto nabył rosyjską sieć prowadzoną przez Rosjanina i człowieka, który przekazał chorwackiemu premierowi 10 milionów euro łapówki od prezesa węgierskiego koncernu. Wiemy również, że Orlen sprzedał aktywa asfaltowe i terminale paliwowe za kwotę o połowę mniejszą niż wynosił sam kapitał zakładowy tej spółki oraz że innych chętnych nie dopuścił nawet do negocjacji. Co z innymi zapewnieniami i argumentami prezesa Obajtka i Mateusza Morawieckiego? Zapraszam na scenę. Zarówno przedstawiciele Orlenu, jak i rządu miesiącami przekonywali, że tak przeprowadzona fuzja to dla naszego kraju wielka szansa. Ten proces wzmocni nas przy zakupie ropy, przy inwestycjach, przy partnerstwie. Ten proces jest po prostu niezbędny. Przede wszystkim jednak przekonywali, że połączenie to dla Polski świetny biznes. Uzyskaliśmy cenę taką, która jest dla nas ceną zadowalającą. Czy rzeczywiście Daniel Obajtek ma powody do zadowolenia? Z tysięcy stron dokumentów, sprawozdań Komisji Europejskiej, raportów finansowych, komunikatów giełdowych, setek tabel i rzędów liczb wydobyliśmy to, o czym tak bardzo nie chciał mówić ani prezes Obajtek, ani premier Morawiecki. Rozłóżmy te dane na czynniki pierwsze. Fuzja podzielona była na dwa etapy. W pierwszej fazie Orlen przejął cały Lotos. W drugiej sprzedawał wybranym firmom poszczególne jego części. Jak wynika z opublikowanego w kwietniu sprawozdania rocznego Orlenu za 2022 rok, przejmowany w pierwszej fazie majątek Lotosu warty był blisko 21 miliardów złotych. Orlen zapłacił za niego natomiast nieco ponad 15 miliardów złotych. Rachunek jest prosty. Orlen zapłacił za przejmowany Lotos o 5 miliardów 900 milionów złotych za mało.
i dokładnie taką kwotę dopisał sobie do wyniku za 2022 rok jako zysk z okazjonalnego nabycia. Kto stracił te blisko 6 miliardów złotych? Akcjonariusze Lotosu, czyli w głównej części Skarb Państwa, bo to on miał najwięcej, ponad 50% akcji gdańskiej spółki. Teraz możemy przejść do drugiej fazy, w której Orlen sprzedawał elementy Lotosu. Według samego Orlenu, część, którą sprzedał, warta była ponad 9 miliardów 300 milionów złotych. Problem w tym, że Orlen dostał za nią w sumie 4 miliardy 900 milionów. Orlen otrzymał 4 miliardy 900 milionów złotych za aktywa warte 9 miliardów 300 milionów? Tak to wygląda, taki biznes. Czyli jeżeli te dwie wartości zestawimy, to się okaże, że Orlen o jakieś 4,4 miliarda dostał za mało w stosunku do wartości księgowej tylko. Efekt tych transakcji jest prosty. Straciliśmy my, podatnicy. I to dwa razy. Najpierw, gdy Skarb Państwa za tanio sprzedał Orlenowi Lotos. Później, gdy kontrolowany przez rząd Orlen sprzedał ze stratą jego części. Podkreślmy jeszcze raz. Wszystkie przeanalizowane przez nas dane pochodzą z oficjalnych dokumentów. Głównie ze sprawozdań rocznych i kwartalnych Orlenu, ale również sprawozdań Saudi Aramco, MOLA i Unimotu. Na koniec jeszcze jeden szczegół. Płocki gigant swoje komunikaty i raporty finansowe, z których można wyłuskać te informacje, publikował odpowiednio. W dniu meczu Polski na Mistrzostwach Świata w Katarze, w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, w Wielki Piątek oraz w piątek po południu przed weekendem majowym. Te daty były bardzo starannie dobierane po to, żeby po prostu się nie przebijały te informacje wynikające z tych raportów do jakiejś szerszej opinii. Jak się patrzy na całokształt, to wygląda to naprawdę tragicznie, wręcz można powiedzieć porażająco. Pozostają jeszcze dwie kwestie. Pierwsza. To jest również fuzja, która daje dodatkowe wzmocnienie w możliwości nabycia ropy po niższej cenie. To jest nieprawda. Komisja Europejska w decyzji napisała, że warunki dostaw nie odbiegają, to znaczy nie są korzystniejsze od warunków rynkowych. Co więcej, Komisja Europejska w tej samej decyzji napisała, że z punktu widzenia Saudi Aramco ta transakcja jest nieistotna, natomiast z punktu widzenia Orlenu ona jest bardzo istotna, to znaczy uzależnienie Orlenu od Saudi Aramco istotnie wzrośnie. Chcemy się uniezależnić. Osobna kwestia to sprawa powiązań Saudyjczyków z Rosją. Teoretycznie kontrakt z Aramco ma uniezależnić nas od Rosji. Teoretycznie. Bliższe są stosunki Arabii Saudyjskiej z Rosją czy z Polską? No nie mamy w ogóle tutaj co do gadania. Rosja jest najważniejszym partnerem Arabii Saudyjskiej w branży naftowej. Jak wskazuje w rozmowie z nami Eleni Giokos, dziennikarka CNN na co dzień mieszkająca w Dubaju, Rosja to nie jedyny problematyczny sojusz Arabii Saudyjskiej. Stany z coraz większym niepokojem patrzą na zacieśniające się stosunki Saudyjczyków z Rosjanami i z Chinami. Pojawia się pytanie, czy mamy do czynienia z nowym światowym sojuszem? Jak wygląda ten sojusz w praktyce? W marcu minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, książę Faisal bin Farhan, w czasie wizyty w Moskwie powiedział: Arabia Saudyjska dąży do wzmocnienia i rozwoju stosunków z Rosją na wszystkich poziomach. W kwietniu Arabia Saudyjska z własnej woli zdecydowała o zmniejszeniu swojego dziennego wydobycia ropy. Skutek jest prosty do przewidzenia. Mniej dostępnej ropy na rynku podnosi jej cenę, co oznacza, że więcej petrodolarów popłynie do Moskwy. Arabia Saudyjska kupuje rosyjską ropę pomimo nałożonych na Moskwę międzynarodowych sankcji. Arabowie nie dość, że kupują ją po obniżonych cenach, to jeszcze później przerabiają ją w swoich rafineriach na gotowe produkty, benzynę i olej napędowy i w jakiejś części sprzedają dalej w świat. W kwietniu napisaliśmy do Orlenu prośbę o możliwość nagrania wywiadu z Danielem Obajtkiem. W maju przesłaliśmy szczegółową listę pytań.
W odpowiedzi dostaliśmy ogólnikową wiadomość, że Orlen wybrał najlepsze oferty i że fuzja jest wielkim sukcesem. A, i jeszcze jedno, panie redaktorze, o czym się zapomina, bo wszyscy wróżymy z fusów i opowiadamy, a co by było, jakby było. Rynek już ocenił tą fuzję, panie redaktorze. Rzeczywiście, przy czym nie jest to chyba ocena, którą Daniel Obajtek powinien się chwalić. Od chwili ogłoszenia szczegółów fuzji w styczniu 2022 roku wartość akcji państwowego Orlenu spadła o blisko 1/5. W tym samym czasie akcje prywatnej firmy Unimot podrożały o blisko 150% i wzrosły z niecałych 50 do ponad 120 zł za akcję. Bardzo dziękuję panu premierowi Morawieckiemu, panu premierowi Sasinowi. Your Excellencja, thank you. Łukasz Frontczak. Dziękuję państwu bardzo. TVN24.